pozdrowienia, proszę o zdrowienia. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Telefony dla tych, którzy chcieliby złożyć życzenia swoim najbliższym. Jest pewnie wiele okazji, nie tylko imieniny czy jakiś jubileusz, choć tak po prostu pozdrowienie kogoś bliskiego i powiedzenie mu dobrego słowa, to nas też buduje. Dziś też uroczystość Najświętszej Trójcy. Telefony 56 655 23 55, drugi 5. Sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tej sytuacji nie ma ani zwycięzców, ani pokonanych. Teraz jest czas na dalsze rozmowy i pracę nad kolejnymi rozwiązaniami, które będą służyć osobom niepełnosprawnym. Jestem gotowy wspierać rząd w tych pracach, zapewnił prezydent Duda. Rząd tymczasem planuje kolejne rozmowy w sprawie pomocy niepełnosprawnym. W czerwcu odbędzie się spotkanie minister Elżbiety Rafalskiej z niepełnosprawnymi, poinformowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Rzecznik zaprosiła na rozmowy wszystkie osoby, które do dziś protestowały w Sejmie. W czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie pani minister Rafalskiej w Centrum Dialogu, najprawdopodobniej ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy tak dużo mówią o trosce, o tym, jak ważne jest dla nich dobro osób niepełnosprawnych, zapraszam, żeby swoje słowa przełożyć na czyny, bo razem możemy zrobić zdecydowanie więcej, a mamy nad czym pracować. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zawiesili dziś protest. Przed budynkiem parlamentu zorganizowali konferencję prasową, na której tłumaczyli powody swojej decyzji. Oświadczenie wygłosiła Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek. Głos zabrał też jej niepełnosprawny syn, Jakub. Mam takie poczucie, że nie udało się wszystkiego zrealizować, ale mamy sukces, bo jest tylko plana renta socjalna, a przede wszystkim społeczeństwo... 18 maja. Że takie osoby są, żyją. No. Przypomnijmy, w czasie trwania protestu rząd zrównał rentę socjalną z najniższą rentą ZUS. Przyjęto także ustawę wprowadzającą pakiet ulg na rehabilitację, sprzęt, wyroby medyczne i higieniczne. Protestujący w Sejmie zamiast ulg postulowali wypłatę dodatku rehabilitacyjnego w gotówce w wysokości 500 zł miesięcznie. Rosja prowadzi badania nad zakazaną bronią masowego rażenia. Takie informacje przekazała Ukraina obradującemu w Warszawie zgromadzeniu NATO. Według zebranych przez służby ukraińskie danych Rosjanie opracowują między innymi nowe odmiany wirusa powodującego gorączkę krwotoczną. Mają też prowadzić badania nad nową bronią chemiczną. Ukraińskie władze twierdzą, że Rosja od co najmniej 3 lat pod pozorem badań nad nowymi szczepionkami prowadzi pracę z wirusami Ebola i choroby marburskiej. Raport na ten temat przekazała Sojuszowi Północnoatlantyckiemu Iryna Fris, szefowa ukraińskiej delegacji przy zgromadzeniu parlamentarnym NATO. Wiosenna sesja zgromadzenia odbywa się w Warszawie. Iryna Fris poinformowała na swojej stronie w internecie, że w raporcie znalazły się dane o tym, iż Rosja powróciła do radzieckich prób połączenia wirusów Ebola z wirusami ospy. Wskazywać ma na to, jak czytamy, rodzaj aktywności prowadzonej przez kilka rosyjskich instytucji badawczych, w szczególności charakter zakupów państwowych prowadzonych przez te instytucje. I to te osoby, to są niby prawosławne, ale już pewnie nie wierzą w Boga, no bo wierzyć w Boga i takie rzeczy robić, to chyba, że jakieś wtórne średniowiece w ruskim wydaniu. We Włoszech rosną obawy, że nie uda się misja tworzenia nowego rządu. Prezydent Sergio Mattarella nie chce się zgodzić, by Ministerstwo Gospodarki i Finansów objął ostro krytykujący Unię i Niemcy profesor Paolo Savona. Dziś późnym popołudniem kandydat antysystemowego ruchu 5 gwiazd i niechętnej Unii Ligi na premiera muszą dojść do porozumienia. Prezydent kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że objęcie kluczowego Ministerstwa Ekonomii i Finansów przez Paolo Savone będzie bardzo źle przyjęte przez unijnych partnerów Włoch i rynki finansowe. Profesor Savona, były minister przemysłu i prezes kilku banków, uważa, że wprowadzenie euro było błędem i pomogło Niemcom zdominować Europę. Przywódcy Ligi i Ruchu powtórzyli, że albo prezydent zaakceptuje tę kandydaturę, albo trzeba będzie rozpisać nowe wybory. Negocjacje trwają. Z sondaży wynika, że poparcie Włochów dla obu ugrupowań wzrosło i wynosi 65%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dobrze.
Czas na prognozę pogody. Na krańcach wschodnich w pasie od Suwałk po Przemyśl słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze z biegiem dnia coraz więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Na termometrach przeważnie od 25 do 27 stopni. Chłodniej nad samym morzem. Na górze od róże, do na dole fiołki. My się kochamy jak dwa anioły. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. Dzień dobry Państwu. Piękne popołudnie w Warszawie, a moim gościem jest pan minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to było zaskoczenie, skończenie strajku przez niepełnosprawnych w Sejmie dla pana? Powiem tak, dla mnie... Coś się kręci koło tych niepełnosprawnych, bo widocznie rząd żałuje kasy. A jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, to kasy nie wolno żałować, bo to jest żywy organizm ludzki. Nie pomaganie sobie, czyli żywemu organizmowi ludzkiemu, no to jest śmierć. To tak samo jak ja bym sobie dawała śmiertelną dawkę, bo tu o lekach chemicznych, rakotwórczą. No to umrę za dwa lata. I przynosiło też ujmę naszemu krajowi, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w polskim parlamencie mogło coś takiego się odbywać, czego byliśmy świadkami. Jak można oceniać tą decyzję protestujących? No bo po tylu dniach jednak się zdecydowali, mimo że kilka dni temu jeszcze zapowiadali i na przykład Janina Ochojska ich bardzo zachęcała, znaczy chwaliła ich za to, że oni są tacy wytrwali i tak długo potrafią. Moim zdaniem kluczowa rzecz, o co apelowałem już też od długiego czasu, to było dobro tych dzieci, które tam przebywały z tymi matkami. Tam naprawdę osoby niepełnosprawne wymagają szczególnej opieki, szczególnych warunków, a tam takich warunków nie było, choć w samym Sejmie i mieli opiekę i masażystów, to jednak nie są warunki domowe, więc myślę, że to troska o dzieci zwyciężyła i zmęczenie też, bo politycznie rzecz biorąc wszyscy zachęcali do trwania tego protestu, bo zrobiono sobie z tego protestu taką maczugę do walenia w rząd, tak? Mimo że to jest rząd, który najwięcej, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, zrobił w ostatnim czasie, przynajmniej nie pamiętam rządu, który tyle dobrych rzeczy by zrobił dla niepełnosprawnych, to jednak każda forma protestu w Polsce jest natychmiast wykorzystywana przez opozycję i sugerowanie, że to jest fatalny rząd, że fatalne warunki, no niektórzy naprawdę już przekraczają granice zdrowego rozsądku i takiej ludzkiej przyzwoitości w opisywaniu tego, co było. Jeszcze raz powtórzę, dobrze, że się zakończył, nie miał już racji trwania ten protest, a teraz trzeba pracować, żeby w dalszym ciągu pomagać osobom niepełnosprawnym, środowisku do tego, żeby lepiej żyć. Co można więcej zrobić niż przede wszystkim, jak do tej pory proponował rząd? Przede wszystkim jest jedna rzecz fundamentalna, z którymi sobie nie poradziła i Platforma, i PSL. Otóż tam trzeba doprowadzić do rzeczywistego zapisania tych osób niepełnosprawnych, które są rzeczywiście osobami niepełnosprawnymi. Tam są różne sytuacje związane z niepełnosprawnością, od lekkiej kontuzji, to jest też niepełnosprawność, do ciężkiego stanu, w którym jest osoba niesamodzielna, więc tu trzeba stworzyć taki podział, żeby w pierwszej kolejności te środki trafiały właśnie do tych niesamodzielnych, do tych, którzy wymagają stałej, systematycznej opieki, a w naszym systemie osób niepełnosprawnych nie ma, więc jest potrzebna duża praca, aby stworzyć takie kategorie, takie klasyfikacje, które będą obejmowały, a potem stworzyć zabezpieczenie finansowe właśnie dla tych, którzy najbardziej potrzebują. To jest duże wyzwanie, bo ten system się po prostu, no taki się stworzył przez ostatnie lata. Nie zadbano o to, żeby był przejrzysty, zrozumiały i do wspólnego pojęcia osób niepełnosprawnych zaliczono, tak jak powiedziałem, różne osoby, które miały tą niepełnosprawność i teraz gdyby w jakikolwiek sposób pomagać, no to się zacznie problem, że z jednej strony mało dostawają ci, którzy najbardziej potrzebują, a dostawaliby ci, którzy tej pomocy de facto nie potrzebują. Więc jest ogromna praca. Pan prezydent odwiedził strajkujących w Sejmie na początku tej pikiety.
no, dał wyraz swojemu stanowisku, że te sprawy niepełnosprawnych nie są mu obojętne. Co więcej, obiecał, że coś zrobi. No, zrobił tylko tyle, że podpisał przygotowane przez rząd i uchwalone przez parlament ustawy. Natomiast sam nie wyszedł z żadnej inicjatywy. Były rozmowy z panią minister Rafalską, z panem premierem Morawieckim i tam byliśmy gotowi jako kancelaria pracować nad projektem, ale była informacja, że rząd już ma gotowe projekty, więc nie było sensu jakby robić wyścigów, kto wcześniej przygotuje odpowiedni projekt. Było porozumienie, że te projekty złoży strona rządowa i to zostało zrobione. Zostały te ustawy zresztą przyjęte przez parlament jednogłośnie, więc pokazało to, że były to dobre ustawy, dobre dla środowiska osób niepełnosprawnych i takie ustalenia zostały przyjęte i takie zostały zrealizowane. No, z jednej strony możemy być zadowoleni, że ten proces się skończył, ale z drugiej ciekaw jestem, czy nie uważa pan, że na pewnym etapie, czyli na przykład 2-3 tygodnie temu, gdyby zjawił się jakiś mediator, który byłby strawny dla obydwu stron, czy cała sprawa nie mogłaby się długo oczywiście, że mogłaby się skończyć, gdyby było inne nastawienie tych osób protestujących, ale one nie oczekiwały w tym momencie mediatorów. One w pewnym momencie uległy podszeptom osób, które jakby były inspiratorami tego protestu, że to już nie chodzi o niepełnosprawnych, tylko tu chodzi o to, żeby, jak to mówi się kolokwialnie, walić w rząd, tak? I w pewnym momencie, bo ja pamiętam te wypowiedzi tych matek, które na początku wyraźnie, nawet chociażby w rozmowie z prezydentem, mówiły, że brakuje im na rehabilitację, utrudniony dostęp do specjalistów, kwestia leków, że to wszystko kosztuje, że nie mają pieniędzy. W momencie, kiedy rząd to zrobił, to w tym momencie się pojawiło, ale my chcemy gotówkę. Nastąpił zwrot. Nastąpił ewidentny zwrot, bo w momencie, kiedy rząd poszedł, no, ułatwił, de facto zaoszczędził te pieniądze w portfelach tych matek, to się okazało, że nie chodzi o oszczędności, tylko chodzi o dodatkowe źródła dochodów, a potem już widzieliśmy akcję, żeby umiędzynarodowić ten protest. To było widać, taką ewidentną eskalację. Wokół się zaczęli pojawiać ci, którzy wcześniej w ogóle się nie zajmowali pomocą dla osób niepełnosprawnych, więc to już przybierało później taki wymiar właśnie sensu stricto polityczny i tak jak mówiłem wcześniej, w moim odczuciu już od jakiegoś czasu ten protest zaczął szkodzić środowisku niepełnosprawnych. Zastanawiam się, czy pan trochę na siłę nie broni rządu. Nie bronię. Jeżeli słucham słów pani Hartwig, która dziś w czasie tej konferencji użyła takiej opinii, rząd ani prezydent nie chcą pomóc najsłabszej grupie społecznej. Ja czuję, że nie ma prezydenta. To chciałem zapytać, a pan jak jest w kancelarii, to czuje pan, że jest prezydent? Nie, to są wypowiedzi pani, która jest pod silnym wpływem emocji i do tego mówi rzeczy nieprawdziwe. No to obiektywnie rzecz biorąc... To słowo kancelaria to chyba niemodne. Przedstawicieli innych środowisk, osób niepełnosprawne. Niemodne. On bardzo dużo zrobił. Prezydent był na tym, spotkał się z tymi paniami. Ja przypomnę prezydenta Komorowskiego i jego małżonkę, jak był strajk, ten protest w 2014 roku. No nie zjawili się, nie pojawili się, nie rozmawiali z tymi osobami. To wtedy można było zadać pytanie, gdzie jest prezydent, dlaczego się nie zjawił. Ale to znaczy pan chce zasugerować, że teraz nagle się zjawiła pani prezydentowa? No w dniu dzisiejszym pani prezydentowa tak się pojawiła. To musiał być bardzo ważny akcent tej... No właśnie pojawiła się w momencie, kiedy te pani już opuszczały, była konferencja prasowa pod Sejmem, to nagle ni stąd, ni zowąd pojawiła się pani Anna Komorowska jakoś. Jej nie było w momencie, kiedy te pani protestowały, jak ona była pierwszą damą. Ani małżonek, ani ona sama nie była podczas tego protestu. Pan prezydent wypchnął ją z domu, żeby tam poszła? Ja nie wiem, jakie przesłanki nią kierowały, ale dla mnie to jest czysta hipokryzja. Wtedy, kiedy mogła wspierać i pomagać, no może taki spontan, no wszystko, co przez niektóre środowiska jest uznawane, że może zaszkodzić temu rządowi, chociażby w sferze wizerunkowej, to jest robione, są wyciągane wszystkie autorytety, które można. Pamięta pan wizytę Lecha Wałęsy, z którą liczono, że może doskonale coś...
panie tak, ministrze, utkwiła mi. Mi też bardzo mocno utkwiła, ale zamierzenia były takie, że oto pojawia się autorytet, były prezydent i proszę, będzie mieć kolejne paliwo do podgrzania protestu, a weszła wielka klapa i wielka kompromitacja. Proszę pana, bo miał wielkie spotkanie w Puławach. No, wiemy, jak to wyszło. Tak jak nie panu miał, nie miał bardzo, czasu na położyć bardzo, się na ten materac, który bardzo mocno mi to utkwiło, bo czegoś takiego to takie resztki autorytetu, jeżeli ktoś jeszcze uważał, że ma to legły w gruzach i nic z tego już nie zostało. Ale liczmy na to, że jeszcze nie raz podejmie walkę z PiS-em. No, wszystkie, jak to mówią, wszystkie szable będą wyciągane, czy zardzewiałe, czy nie zardzewiałe do tego, żeby móc walczyć. Mówiąc poważnie, to niepełnosprawni nie byli tutaj istotą. Istotą było to, żeby pokazać, że jest protest, że się nie zgadzamy, czy wywołanie protestu, potem zrobienie ofiar, tak jak już któryś z kolei, to jest taki scenariusz się rysuje już od samego początku. No, ja sobie przypominam ten protest w grudniu w Sejmie, przecież okupowanie mównicy, a potem, czyli wtargnięcie, naruszenie zasad, a potem odgrywanie ofiar. No przecież tak to niestety wygląda. Opozycja wszystkich rzeczy się ima, które mają byleby tylko zaszkodzić. Już Polska nieważna. Ważne, żeby władzę oddalić niedobrzy, którzy dzisiaj rządzą, którzy dla nich są po prostu przekleństwem dla opozycji. No i niech tak więcej robią, to ludzie szybko zobaczą, że z tą opozycją to naprawdę myślę, że nawet będą ograniczone liczebnie w przeszłości z tą opozycją, bo nawet nie potrafią wykorzystywać tego, że się jest w opozycji. A jest to jedna z zasad w ogóle funkcjonowania demokracji. Panie ministrze, gdyby się zastanowić, kto wygrał w tym sporze, czy można mówić o proteście w tych kategoriach porażki czy zwycięstwa? Nie, moim zdaniem nie wolno mówić w kategoriach, kto zwyciężył, kto przegrał, bo to nie, to jest nieuprawnione w ogóle porównanie. De facto najbardziej osoby niepełnosprawne zyskały, gdyż w szybszym tempie, bo były planowane te zmiany, nastąpiły, poprawia się sytuacja, jakby kolejny stopień do poprawienia sytuacji osób niepełnosprawnych nastąpił i kolejne stopnie przed nami, bo to nie jest tak, że ten proces się zakończył i sytuację mamy idealną w tym środowisku osób niepełnosprawnych, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest jeszcze potrzeba dużo pracy, porozumienia, aby to życie ułatwiać, bo naprawdę rodziny, które mają osoby niepełnosprawne, doskonale wiedzą, jak trudno się funkcjonuje, jak trudno związać koniec z końcem, a jako społeczeństwo i powinniśmy robić wszystko, żeby tym ludziom ułatwiać to życie. To nie jest łatwe życie, ale do tego czas spokoju, konsensusu, mądrych rozwiązań, a nie właśnie takiego podejścia, jakie mieliśmy w ostatnim czasie. W jakiej perspektywie pan widzi takie uregulowanie tych spraw, gdzie obydwie strony będą, a przede wszystkim niepełnosprawni będą choć w części usatysfakcjonowani tym, że już coś mają i że w najbliższym czasie czekają ich nowe rzeczy. Ja rozmawiam z tym środowiskiem, z tymi ludźmi. Oni już widzą znaczącą poprawę tego, co było do tej pory, ale są oczekiwania kolejnych kroków i uzasadnione oczekiwania. Moim zdaniem to będzie proces ciągły. To nie jest tak, że coś się zakończy, bo w zależności od zamożności naszego państwa powinna też wzrastać partycypacja na osoby niepełnosprawne. Zresztą pan premier zapowiedział, że będzie danina solidarnościowa, czyli te zwiększenie środków z konkretnym przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym, więc w perspektywie 2-3 lat ta sytuacja powinna się systematycznie poprawiać i takie są założenia rządu i powinniśmy trzymać kciuki, żeby się to po prostu udało. Panie ministrze, jutro prezydent wystąpi na wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. To, które odbywa się w Warszawie, już bez obecności protestu, niepełnosprawnych. Tak. Jak pan myśli, o czym prezydent będzie mówił? Jakie sprawy? Ja nie będę dzisiaj mówił o tym, jakie prezydent będzie sprawy poruszał, bo to jest w wystąpieniu pana prezydenta. Natomiast ogólnie mogę powiedzieć, na pewno NATO, nasze uczestnictwo NATO, wojska natowskie, wojska amerykańskie w Polsce, to jest nasza podstawa bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa, podstawa obronności, więc myślę, że w naszym interesie, w interesie naszej obronności należą dobre relacje z NATO, podtrzymywanie, stworzenie jak najlepszych warunków do tego, żeby ten sojusz obronny po prostu się rozwijał i Polska, żeby była ważnym ogniwem tego sojuszu. I myślę, że to będą ważne słowa jutro pana prezydenta podczas przemówienia w parlamencie. Panie ministrze, to ja na własne ryzyko bardzo proszę, żeby pan był notariuszem tego, co ja w tej chwili powiem, tylko nie takim notariuszem, bo jakich teraz niedawno tak pojawili się. I ja założę, że pan prezydent będzie jednak mówił o kwestii relacji NATO-Rosja oraz prawdopodobnie potrąci jednak o niejasności związane z zaplanowanym na 12 czerwca spotkaniem w Singapurze prezydenta Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Ono zostało odwołane, to już mogę to powiedzieć. Wie. Ale znowu pojawiają się takie sygnały, a może, a taki tak miły tweet napisała ta pani minister, ale już nie spraw zagranicznych, tylko całkiem inna. Tak, generalnie świat powinien dążyć do pokoju na Półwyspie Koreańskim, bo to jest jedno z potencjalnych ogniw zapalnych w naszym świecie, ale mamy już te, które dzisiaj też są. Syria jest kolejnym takim punktem, ale my tutaj, mówiąc o NATO, rozmawiamy o relacjach NATO-Rosja, tak? Bo to jest główny element. Widzimy przecież konflikt na Ukrainie, gdzie Rosja aneksowała Krym i jest w konflikcie z Ukrainą i z całym światem demokratycznym, bo zrobiła to z naruszeniem norm prawa międzynarodowego. A Polska jest tym krajem zewnętrznym Unii Europejskiej i nam bardzo zależy na tym, żebyśmy byli w sojuszu realnym, a nie tylko teoretycznym, bo teoretyczne mieliśmy w 1939 i wiemy, jak się to skończyło. A teraz nam wszystkim powinno zależeć, żeby to był właśnie sojusz realny, dlatego bardzo się cieszymy, że wojska amerykańskie w Polsce stacjonują i że mamy nadzieję, będzie liczba tych wojsk zwiększana. W ten sposób będziemy podnosić potencjał obronny naszego kraju i te relacje są bardzo dobre i bardzo potrzebne i myślę, że pan prezydent do tych wszystkich spraw aktualnych się odniesie w swoim przemówieniu. Niedawno prezydent Andrzej Duda był w Stanach, ale nie spotkał się z Donaldem Trumpem. Potem padła deklaracja jednak, że do takiego spotkania obydwu prezydentów dojdzie jeszcze w tym roku. Czy wiadomo coś więcej? Są już jakieś ustalenia? Ta wizyta pana prezydenta była głównie podyktowana przewodnictwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy prezydent prowadził całą debatę. To się po raz pierwszy w ogóle w historii zdarzyło i to był główny cel. I drugi, spotkania z Polonią z okazji stulecia niepodległości. Piękne, duże spotkanie w Chicago, gdzie jest największe skupisko Polaków poza granicami kraju. I nigdy w planach nie było spotkania z prezydentem Trumpem. Wiem, że są rozmowy. Pan minister Czaputowicz rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w administracji amerykańskiej i padły tam publiczne deklaracje, że jest taka wizyta na jesień przygotowywana, więc powinniśmy jeszcze chwileczkę wykazać cierpliwości, aż te tryby dyplomacji zadziałają i będzie ustalona data wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W tym czasie, kiedy albo Donald Trump spotka się z Kim Jong-unem, albo się nie spotka, czyli 12 czerwca prezydent Andrzej Duda ogłosi treść pytań referendalnych. Jednocześnie prezydent wyraża oczekiwanie, by referendum konsultacyjne było dwudniowe i odbywało się 10 i 11 listopada. Czy prezydent obawia się niskiej frekwencji, nie, że taką datę wyznaczył? Nie, powiem, to jest założenie pana prezydenta od początku. Uważał, że w momencie, kiedy będziemy mieli święto narodowe, żeby nie tylko wspominać te minionych 100 lat, ale żebyśmy się jako obywatele, jako Polacy zastanowili, jak Polska ma wyglądać na następne 100 lat. Uważam, że to jest bardzo szczytne założenie, bardzo dobre, a najważniejsze rzeczy dopiero przed nami, bo rzeczywiście kluczowe będą pytania. Jeżeli pytania będą
będą dobre, pytania będą zrozumiałe. To ja się o frekwencję nie boję, bo każdy z nas w swoich rodzinach na pewno wspomina to, co było, ale każdy z nas przede wszystkim żyje z troską dotyczącą przyszłości. Jak ma być za rok, za pięć, za dziesięć, każdy z nas sobie planuje. I tak samo powinniśmy się nauczyć tego, żeby z taką troską patrzeć na nasze państwo. Jakie... A pan już użył tutaj jednego słowa, którego ja użyję tym razem do konstytucji, nie do polityków, że ta konstytucja jest trochę zardzewiała. No jest, jest, jest. Zresztą ja tu się odniosę do źródeł historycznych. Nasi ojcowie, czy praojcowie, jakbyśmy na to nie patrzyli, ale krótko mówiąc, twórcy Konstytucji 3 maja sami zauważyli przecież w swoich, i to jest w zapisie konstytucyjnym Konstytucji 3 maja, że po upływie 20 lat jest zasadne i należałoby zweryfikować właśnie te zapisy konstytucyjne, te, mówię o Konstytucji 3 maja, więc my mamy też taką aktualnie sytuację, że mamy Konstytucję chyba 21, z tego, 21. Co dobrze 97. pamiętam, 97, teraz mamy 2018 rok, 21 lat, czyli krótko mówiąc ten okres 20 lat minął i to jest ten czas, kiedy warto się zastanowić, co zmienić, a że świat się zmienił, Unia Europejska, jesteśmy w Unii od 2002 roku, są zakusy, żeby wprowadzać walutę euro, więc świat jest szereg spraw, które moim zdaniem powinna postać nowa konstytucja i powinna określać nowe, pytanie, nowe zasady funkcjonowania naszego państwa. Jak pan ocenia relacje na linii Kancelaria Premiera oraz rząd i PiS, a Kancelaria Prezydenta? Czy jest tam chemia, czy nie ma? Niech pan powie. Ja mogę powiedzieć, że jesteśmy w stałym kontakcie przy prowadzeniu różnych prac legislacyjnych. Mamy różne spotkania, konferencje i mogę powiedzieć, że współpraca jest na bardzo dobrym poziomie. Ja tutaj nie widzę, tak mówiąc po młodzieżowym, żadnych kwasów, które mogłyby pokazywać, że coś jest nie tak, a że my mamy ani swoje... kwasów, ani zasad? Nie, no, nie, zasady są przestrzegane. Są przestrzegane. Tutaj nie ma żadnych problemów. W moim odczuciu współpraca jest na bardzo dobrym poziomie i taka była i taka będzie, mam nadzieję, bo to nie ma żadnych przesłanek, żeby się cokolwiek miał tutaj pogorszyć na tej linii. No to z tym optymistycznym życzeniem, żeby ta współpraca dalej przebiegała tak, jak pan mówi, bez kwasów. Moim i Państwa gościem był pan minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Reklama. Marian? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara. O Boże, 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 Boże. Spuść bombę na te trąby. Nie reklama, nie będzie żadnej reklamy. Taniej ci kupię. Tak. Daj spokój. Daj spokój. Daj spokój. Trudne warunki dla straszaków. Strażacy współpracują także z innymi służbami, które również są na miejscu, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Zgierzu Tomasz Matusiak. Tutaj znakomicie spisują się służby mundurowe, zarówno Straż Miejska, Policja. Dobrze nam się współpraca układa. Służbom dziękował też prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Ogromny wkład strażaków z różnych zastępów działających na terenie miasta Zgierza i wszystkie służby, jakie włączają się. Będziemy zapewniać również tą pieczę dla Straży Pożarnej, aby te działania mogły być wykonane w sposób ciągły. Walka z żywiołem może potrwać jeszcze do wtorku. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Zadania i rozwój polskich sił zbrojnych to tematy poruszane dziś na forum Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. W gmachu polskiego parlamentu trwa posiedzenie z udziałem przedstawicieli państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kwestie rozwoju polskich sił zbrojnych przedstawiał zastępca szefa Sztabu Generalnego Polskich Sił Zbrojnych, generał dywizji Adam Joks. W ostatnich latach liczba ćwiczeń realizowanych w układzie międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych stale wzrasta. W 2017 roku było to ponad 75 ćwiczeń. Zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Warszawie zwiększono skalę oraz intensywność ćwiczeń prowadzonych we wschodniej części Polski i państwach bałtyckich.
Zgromadzenie parlamentarne NATO potrwa do jutra. Podczas zaplanowanego na rano posiedzenia plenarnego głos zabiorą między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Kilka tysięcy zwolenników i członków eurosceptycznej partii AfD przemaszerowało po południu przez centrum Berlina. Był to protest przeciwko migracyjnej polityce rządu. Na drodze przemarszu zebrało się kilkanaście tysięcy przeciwników AfD, zwolenników przyjmowania uchodźców. Policja skutecznie oddzieliła obie demonstracje. Sytuację obserwował Waldemar Maszewski. Około 10 tysięcy zwolenników i sympatyków AfD domagało się zmian wprowadzonej przez rząd Angeli Merkel w polityce migracyjnej. Demonstranci ostrzegali przed islamizacją Niemiec i Europy. Żądali natychmiastowego zamknięcia granic i wstrzymania przyjmowania migrantów. Na plakatach widniały napisy żądające odejścia Angeli Merkel. Z kolei przeciwnicy AfD i zwolennicy polityki otwartych drzwi dla migrantów zorganizowali antydemonstrację, na którą przyszło kilkanaście tysięcy zwolenników. Obie grupy na całej trasie przemarszu oddzielało ponad 2000 policjantów, w tym oddział policji konnej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz czas na sport. Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy siatkarze grają w Krakowie z Kanadyjczykami w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali dwa sety, a w trzecim przegrywają 16-19. Wcześniej podopieczni belgijskiego trenera Vitala Heinena bez straty seta pokonali Rosjan i Koreańczyków. Magdalinet i Magdalena French rozpoczynają udział w turnieju głównym wielkoszlemowego French Open rozgrywanego na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W pierwszej rundzie Linet gra z Zariną Dyjas z Kazachstanu. W pierwszym secie Polka przegrywa 3-5 z Kazaszką i Kazaszka ma dwie piłki setowe. Linet rywalizowała z nią wcześniej dwukrotnie i za każdym razem zwyciężała. W poprzednim sezonie awansowała do trzeciej rundy paryskiego turnieju. Dla 20-letniej French będzie to debiut we French Open, a jej rywalką będzie dzisiaj Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Mieć Legnica i Zagłębie Sosnowiec awansowały do piłkarskiej ekstraklasy. Oba zespoły zapewniły sobie awans, bo po 33. kolejce spotkań pierwszej ligi Mieć pokonała u siebie Chojniczankę 5-1, a Zagłębie wygrało na wyjeździe z Ruchem Chorzów 1-0. Przypomnę, że Mieć Legnica i Zagłębie Sosnowiec zajmą miejsce Brukbetu Termaliki Nieciecza i Sandecji Nowy Sącz, które spadły z ekstraklasy. Marta Walczykiewicz wygrała wyścig w K1 na dystansie 200 metrów podczas zawodów kajakowego Pucharu Świata w Duisburgu. Polka osiągnęła czas 39,98 sekundy. Druga ze stratą 31 sekundy była Szwedka Linnea Stensils, a trzecia francuska Sarah Guyot. Ósme miejsce zajęła druga z Polek Dominika Włodarczyk. Na drugiej pozycji w wyścigu kajakowych czwórek na 500 metrów były Dominika Włodarczyk, Katarzyna Kołodziejczyk, Karolina Naja i Anna Puławska. Wygrały reprezentantki Nowej Zelandii, do których Polki straciły 0,34 sekundy. Australijczyk Daniel Ricciardo wygrał wyścig o Grand Prix Monaco na ulicznym torze w Monte Carlo. To szósta runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugi był Niemiec Sebastian Vettel, a trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton. To siódme zwycięstwo Ricciardo w karierze, a pierwsze na torze w Monte Carlo. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Hamilton. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. Dzień dobry Państwu. A moim gościem jest gość, no, w pewnym sensie niezwykły. Ja mógłbym nawet powiedzieć taki znak firmowy Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, czy w ogóle Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Jacek Chałupka. Dzień dobry, dziękuję za bardzo miłe słowa przywitania. Prawdziwe. A to kompletna przesada. Nie. Ja już jestem emerytowany. Wiem, czytałem wszystko o panu profesorze. Wszystko tyle, ile się dało. Oczywiście szybko przeczytać. Umówiliśmy się, ja zresztą tak założyłem, że tu nie chodzi o to, że jest przesyt polityki, ale już naprawdę dziś o polityce wszędzie, więc porozmawiajmy o rzeczach interesujących, które jednakże mają olbrzymi wpływ na nasze życie, aczkolwiek nie jest to zawsze doceniane, czyli filozofia. Panie profesorze, jak można powiedzieć, jakie miejsce filozofia zajmuje w polskiej współczesnej kulturze?
no, muszę powiedzieć coś takiego. Ja jestem zmartwiony tym, że filozofia jest bardzo mało popularna. To nie jest całkiem źle, dlatego że z roku na rok mamy dużą liczbę kandydatów na studia filozoficzne i na filozofię przychodzą ludzie inteligentni, ludzie, którzy chcą czytać, interesują się rozmaitymi problemami. Często przychodzą z bardzo silnymi przekonaniami, które naszym obowiązkiem, prawda, tej kadry nauczającej jest trochę przyciąć te dziwactwa, które nie wiadomo skąd się wzięły i nauczyć krytycznego myślenia. Więc z filozofią nie jest źle. To jest dyscyplina niezwykle atrakcyjna intelektualnie i także dająca niezłe szanse zatrudnienia. Po ukończeniu filozofii trudno zostać zawodowym filozofem, bo takiego zatrudnienia w zasadzie nie ma. Natomiast ludzie, którzy jasno myślą, potrafią dobrze argumentować, znają się na logice, lepiej lub gorzej znają teorie polityczne, teorie społeczne, doskonale sobie radzą w wielu bardzo instytucjach, jeśli tylko firma okaże im zaufanie i dobrze ich skieruje do tych celów, które oni chcieliby sami osiągać. Wielką zaletą filozofii jest to, że ona bardzo silnie przycina taką adaptację oportunistyczną. W obecnych czasach ja nie znam filozofów oportunistycznych. Pamiętam z przeszłości. W przeszłości, prawda, dopóki istniał komunizm, oportunistów była znaczna liczba, chociaż akurat ta w naszym wydziale, bo wiem, że pan redaktor studiował na tym samym wydziale, powiedziałbym, że oportunistów nie było tak wiele, trochę się znajdywało, były rozmaite stanowiska, ale kto bronił tego swojego stanowiska, bronił nie dlatego, żeby się wybić albo zarobić pieniądze, tylko słusznie czy niesłusznie bronił stanowiska, w które wierzył. Czy można powiedzieć w imię prawdy? Tak chciałbym powiedzieć, ale wolę powiedzieć w imię wewnętrznego przekonania, które jest krytyczne. Dlatego, że nikt z nas ostatecznie nie zna kryterium prawdy. Ci, którzy mi mówią, znam takie osoby, my przyjedziemy do pana na dyskusję po to, żeby bronić prawdy. To ja takim osobom mówię uprzejmie, prawdy przed kim się broni, przed wrogami. Siecka leci, taki gówno, wiesz? Pan, czy ksiądz profesor zakłada, że my jesteśmy przeciwnikami prawdy. Nie jesteśmy. To, o co można walczyć, to o poszukiwanie prawdy. To jest niezwykle ważne pytanie i bardzo ważna kwestia. To, co mnie w tej chwili martwi, tutaj sobie pozwolę na trochę szersze spojrzenie na to, o czym mówimy, to, że Polacy mają od lat taką opinię, że są ludźmi bardzo niepokornymi i to dobrze, mającymi osobiste poglądy i to także dobrze, dążącymi każdy do własnej jakiejś wizji prawdy, to już jest trochę gorzej, ale to, co jest naprawdę straszne, to, że nie szukamy metod do znalezienia jednomyślności. Dzisiaj się uważa, że jednomyślność to jest efekt totalitaryzmu. Jednomyślnie potrafią wypowiadać się i przyjąć jednomyślne poglądy tylko takie narody, które są przyswoiły sobie do swojego stylu myślenia państwo policyjne. Ja myślę, że to jest przerażające. A czy jest jakaś relacja między jednomyślnością a wspólnotą? No właśnie. Oczywiście tak. To jest bardzo główna sprawa. Nie da się zbudować, bardzo dziękuję, bo to dokładnie trafia w to, co chciałbym powiedzieć. Wszyscy chcielibyśmy żyć w jakiejś wspólnocie, ale w jakiej? Ja bym chciał na pewno żyć w wspólnocie liberalnej, takiej, która nie wtyka swojego nosa do prywatnych spraw innych ludzi. Jestem przekonany, że pan redaktor myślałby tak samo. Ale w jaki sposób mamy zbudować wspólnotę? Wspólnotę można zbudować tylko w jeden sposób. Otwarcie ze sobą rozmawiać i nikogo nie prześladować za jego poglądy. Ja to powiem bo jeszcze raz. Otwarcie ze sobą rozmawiać, nie prześladować nikogo za jego poglądy, ponieważ poglądy człowiek może mieć, jakie chce i jakie uznaje za trafne. Natomiast każdy z nas powinien się miarkować i pohamowywać. To znaczy, żeby innym nie narzucać własnych poglądów jako ostatecznej prawdy, tylko powiedzieć, ja gotów jestem to dyskutować z tobą czy z panem, ale proszę, wysłuchaj mnie do końca, przedstaw swoje argumenty, albo się pogodzimy, albo idziemy do domu. Czy pana zdaniem przewrót ustrojowy na przełomie lat 80. i 90. tak naprawdę powinien skończyć z tym zagrożeniem prześladowania za poglądy? No tak, to są święte słowa. A udało się to w Polsce? Czy no moim zdaniem się zupełnie nie udało. Polska średniowieczna, no to jak się miało udać? Świętsza od papieża. Ta chce być świętsza od papieża. Ta chce być świętsza od papieża. A więc wszystko się kręci dookoła papieża.
swoich dni w systemie czerwonym. Nie byłem człowiekiem wiary, przyznaję. Wstyd mi teraz, przepraszam za to, ale byli inni, którzy no nie było, robili więcej. Bardzo niewielu było takich, którzy wierzyli w to, że no można tak to było. Pokonać komunizm. Natomiast o jednej, myślałem warunkowo, jeśli sobie wyobrażam, że to się zdarzy, to myślałem, że nastąpi tutaj rozkwit myślenia, taki wybuch intelektualnych szczerości, otwartości, zaciekawienia. Moje przekonanie było takie, upadnie komunizm i pojawią się wszystkie książki z historii i z filozofii polityki, które dotąd były prześladowane przez cenzurę. Nagle otwarcie będzie można mówić o Popperze, otwarcie będzie można mówić o Tocquevillu, będzie można mówić o podstawach demokracji. Ukażą się przetrzymywane z nie wiadomo jakich powodów pisma polityczne Johna Stuarta Milla i pierwsze lata dawały nadzieję. Nawet sam byłem zaangażowany w wydanie książki o rządzie reprezentatywnym Johna Stuarta Milla, ale to wpadło jak do studni. To znaczy te wszystkie, co się naprawdę stało, spopularyzowana została pornografia. Tak jak gdyby wolność myślenia, wolność kupowania czasopism nam służyła do tego, żeby zaspokoić jakieś takie upodobania czysto sensu. Panie profesorze, muszę w tej chwili tylko, można, proszę to traktować może jako dygresję, a może jako pewien motyw do myślenia, że przecież o tym, że te rzeczy, które powinny się ukazywać, były blokowane, wpadały w czarną dziurę, to była kwestia decyzji elit politycznych, elit umysłowych, tych po 90 roku. No czy tak? Czy ja dobrze trafiam? No oczywiście, że tak. Ale jest, na pewno jest coś więcej. To znaczy, czy to były elity polityczne, to byli rządzący, tak. I jakość społeczeństwa to jest dla mnie myśl przerażająca. Przyzwyczaiło się do cenzury. I potem jak już cenzury nie było, to wszyscy mówili, więc co, teraz będzie można pisać wulgaryzmy, będzie można przeklinać, będzie można pisać kłamstwa, niech ktoś tego jakoś dopilnuje. To taka nadzieja, że będziemy bezpieczni, jeżeli ktoś nad nami założy ten parasol polityczny, wprowadzi albo cenzurę, albo właśnie o czym mówiliśmy wcześniej, jakieś metody przymuszania ludzi do jednomyślności. To była rzecz, z której nie potrafiliśmy się wyrwać. Natomiast to, w co zupełnie do dzisiaj nie wierzymy, to jest sytuacja, że jak dwie osoby dyskutują, to po 10 i mają różne stanowiska, to większość słuchaczy po 10 minutach mniej więcej wie, kto ma rację. Czasem obie strony, ale najczęściej jedna ma, a druga nie ma. I wtedy można zbudować coś takiego, jak jednomyślność, może nie w sprawie, która jest przedmiotem debaty, ale jednomyślność na temat tego, jak będziemy oceniali dyskutujących. Jeden jest krętaczem, jeden ma zatwardziałe poglądy, które... Nie można zakładać, że ktoś jest krętaczem. Proszę Państwa, nie można zakładać, że ktoś jest krętaczem. To jest takie radnie właśnie polityczne. Kto mówi powściągliwie, daje argumenty wyważone. Nieprawda. Ludzie mają różny charakter. Charaktery się nie pozbędziesz. Kto mówił coś jak mówił, to i będzie mówił, co komu do jemu. A kto forsował swoje stanowisko, ponieważ chce, żeby jego frakcja polityczna lub światopoglądowa wygrywała. Tego nie mamy. A to kraje zachodnie, no to widać na uniwersytetach, prawda? Na uniwersytetach. Niestety, Państwo widzą jeszcze raz. Uniwersytet to nie jest wszystko. To może być jeszcze gorzej, bo facet ma już we łbie pokręcone. Nie wolno nigdy zakładać a priori. Nie wolno. Kto jaki jest, to jest jego sprawa. Proszę Państwa, i on taki będzie. I to o niczym nie świadczy. Postmodernizm mówi, nie ma jednego języka, nie ma jednej koncepcji świadomości. Nie ma co mówi, co z tego? On będzie tu tłumaczył punkty filozoficzne. Nie filozuj. No, przy takim nastawieniu nie będzie ani wspólnoty, ani jednomyślności, no ani dyskusji na dobrym poziomie. Panie profesorze, no widzę, że... Na dupy taki pan profesor. Daleko, ale to chyba naturalny rozwój poza źródło, z którego pan wyszedł. Na dupy taki pan profesor. Stawałby się źródło skromne, aczkolwiek niezwykle ważne, ja nie wiem, czy nie najważniejsza gałąź filozofii, aczkolwiek ktoś powie, no nie, metafizyka. Ktoś inny powie, nie, historia filozofii, bo historia filozofii to historia idei, to historia powstawania racjonalizmów, coraz subtelniejszych analiz i tak dalej. Ale pan wyszedł od tej skromnej etyki, czyli na
nauki, która odpowiada na pytanie, po pierwsze, jak żyć szczęśliwie, a na pewno jak żyć uczciwie, jak żyć tak, żeby to życie było spełnieniem dobra. I pan, że tak powiem, poleciał, rozwinął pan skrzydła i teraz rozmawiamy już o sprawach ogólnych. A niech pan mi powie, jak wyglądają sprawy rozwoju etyki po zmianie ustroju. To jest sprawa takiej dziedziny jak etyka. To jest sprawa trudna i dla mnie dość nawet embarasująca, bo sprawa wygląda tak. Nie jest wykluczone, że dla ludzi takich jak ja, a ja na pewno nie byłem pod tym względem wyjątkiem, w komunizmie te takie wąskie dyscypliny filozoficzne były taką niszą, do której się można było schować. Mieć poczucie, że się ma do czynienia nie ze światem realnym, tylko z jakimś światem wysokim. Czy pana mistrzem był pan Henryk Jankowski? Tak. Moimi opiekunami naukowymi byli Marek Frycchan, Henryk Jankowski i tam jeszcze dużo kolegów, którzy do dzisiaj pracują. I teraz etyka w Polsce, czy tam na Uniwersytecie Warszawskim, była na dobrym poziomie. Myśmy mieli bardzo dobre kontakty zagraniczne z filozofią brytyjską, duńską, nie wiadomo komu. Czasami niemiecką. Nie wiadomo komu to radio służy, bo wiecie Państwo, Uniwersytet Warszawski odbiega od linii rządu i ma jakieś dziwne takie układy. Pewnie z marksizmem, a dzisiaj o marksizmie też mówiłyśmy. Nie wolno siać propagandy, nie wiary w Boga, nie wolno. W ekonomii tak można powiedzieć. W wielu dziedzinach to jest nieładne, ale dopuszczalne. Natomiast w etyce to była taka jakaś brama, która nas chroniła przed takim kompletnym zafałszowaniem i oportunizmem. Także tego się nie przekraczało. W etyce i w prawie. Prawo jako nakaz moralny. Nie, ale proszę popatrzeć, to tutaj nie jestem pewien. Prawo w czasach komunistycznych było wyraźnie komunistyczne. Była taka część, która była, można powiedzieć, oparta na ogólnej idei prawa. Ja mówię o prawie naturalnym. No tak, to może prawo naturalne, tak, ale w etyce nie mieliśmy tego problemu, bo nie było niczego takiego jak etyka komunistyczna. No etyka komunistyczna... A ekonomia polityczna była. Była komunistyczna, tak pamiętam. Była. Ja jedyne dwóje na studiach, jako dostałem to z ekonomii politycznej, dlatego że odpowiadam na pytanie, że czym się różni oszczędzanie w komunizmie od oszczędzania w kapitalizmie. Na co powiedziałem pewnie siebie, no niczym się nie różni. To oszczędzanie to jest oszczędzanie. To jest termin techniczny, teoretyczny. Na co osoba, która mnie przepytywała, oczywiście nie jest przygotowana. W kapitalizmie oszczędność polega na tym, że kapitalista zbiera majątek, a w socjalizmie nie. Majątek jest gromadzony dla całego dobra społecznego. No to była czysta propaganda. No jak można było coś takiego traktować poważnie? Więc to były ideologiczne dyscypliny. Natomiast ja bym się upierał, że filozofia w niewielkim stopniu, bo był oczywiście marksizm, to jest osobne zagadnienie, ale rozmaite działy filozofii, na przykład nie ma czegoś takiego jak logika dialektyczna. Z tego, ja pamiętam, Szaf się z tego śmiał. Wobec tego nikt nie traktował serio. To należało do takiej tradycji marksistowskiej, ale to nie była główna treść tego, co było przedmiotem nauczania. No, wracając do tego marksizmu, bo to mi się wydaje dość interesujący wątek, to chciałbym powiedzieć, że także i w tej sprawie widzę dość smutny bieg wydarzeń, dlatego że jesteśmy właśnie 30 lat po upadku komunizmu i dotąd nie ma tendencji do tego, żeby uczciwie rozliczyć marksizm jako pewnego rodzaju nurt polityczny i filozoficzny. Tutaj, jeśli wolno mi o tym wspomnieć... No właśnie, ja patrzę z zazdrością na te książki, które pana leżą. Ta książka też wydana w zeszłym roku, czyli zupełnie świeży taki tom, który jest zbiorem artykułów zatytułowany Marksizm, nadzieje i rozczarowanie. Poprosiliśmy z doktorem Dziobkowskim 20 kilka osób, żeby zechciały pisać na ten temat. Te osoby, niektóre przyjęły z entuzjazmem zaproszenie, niektóre mówiły, ale jakim prawem wy tutaj sugerujecie rozczarowania? Ja nie czuję się rozczarowany. Ja jestem rozczarowany, że już nie ma komunizmu. Nie powiem, kto tak mówił, ale były osoby, które tak mówiły. I były osoby, które mówiły odwrotnie. Czy w tej książce jest odbicie tych
poglądów, tak, o których pan mówi? Dokładnie, oczywiście. Znaczy jest tutaj dokładnie ta osoba. Trochę było wojny na ten temat. Myśmy prosili tę osobę, żeby się zgodziła pisać, pomimo tego, że nie godzi się z tytułem, a tytuł, który sam chciałaby mieć, niech da jako tytuł własnego artykułu. I ten profesor dał tytuł Pożegnanie z marksizmem. W ten sposób zdradza może więcej niż trzeba, ale wyraził swoje poglądy i zresztą świetny filozof. Oprócz tego mieliśmy także autorów, którzy reprezentują prawie dokładnie takie stanowisko w marksizmie, jakie obowiązywało w latach 70. czy 80. I tak, do dzisiaj tacy skostniali? No, oni uważają, że oni otwierają nową epokę. To rozumowanie jest bardzo proste. Ja się boję zamienić nazwisko swoich przyjaciół. Boże, bo jak trafię, to... Nie. Tu są rozmaite. Jest tutaj Wittstein, jest tutaj profesor Krasnodębski, także jest tutaj Piotr Skwieciński. Są osoby, które są silnie związane ze środowiskami dziennikarskimi, naukowymi i mające poglądy dość wyraźnie konserwatywne. I są takie, którzy mają poglądy dość lewicowe i traktują marksizm jako bardzo ważny i ciekawy wątek w historii, w filozofii XX wieku. A pana opinię? Ja nigdy nie byłem naprawdę marksistą. Natomiast pisząc, przygotowując tę książkę, każdy z tych dwóch redaktorów prowadzących, czyli Bogdan Ciopkowski i ja, wzięliśmy na siebie zadanie także włożenia jakichś tam artykułów Właśnie. Od siebie. Tak. Ja napisałem o Marksie, to można przeczytać. Napisałem i tak możliwie bez uczuć i beznamiętnie, jak tylko to jest do wyobrażenia. Nie chciałem pokazać, i to był mój główny cel, że dzisiaj wreszcie, po wielu latach, o marksizmie można mówić bez zacietrzewienia. Ani w stylu, to był przeklęty dureń, przez którego tysiące ludzi i miliony cierpiały, a część nawet była wysyłana do łagrów i zagłodzona na Ukrainie. I takich, którzy mówią, że gdyby nie było Marksa, to dzisiaj byśmy żyli w przerażającym kapitalizmie XIX-wiecznym. Te krańcowe stanowiska są moim zdaniem absolutnie nieuzasadnione. Powinniśmy się nauczyć tego, że ludzie popełniają błędy, część trzeba wybaczyć, ale przede wszystkim błędy trzeba dostrzec, opisać, nie tyle napiętnować, co podjąć decyzję, że będziemy się starali ich nie powtórzyć więcej. Ja myślę, że w tej książce się udało. Marksizm, nadzieje i rozczarowania to jest pierwsza próba rzetelnego i bezstronnego ocenienia tego, jak wyglądały takie, prawda, propaganda, a jednocześnie jakiś. Czy niektóre teksty odnoszą się w jakimś stopniu do książki Leszka Kołakowskiego Główne nurty marksizmu? O tak. To prawdę powiedziawszy, artykuł, który ja napisałem. Ja napisałem więcej niż jeden. Zrobiłem tutaj moją propozycję wprowadzenia takich etapów, faz w rozwoju filozoficznym Leszka Kołakowskiego. On przebył olbrzymią drogę. Nie ulega wątpliwości, że w latach 50. był niewybrednym stalinistą. To znaczy, on nie ma krwi na rękach oczywiście. Znaczy, on nie zrobił niczego. Natomiast teoretyk, było to prymitywna argumentacja z sugestiami, że Watykan opłaca wsteczną i reakcyjną filozofię i rozwój. Więc zupełnie bez zasady oskarżenia. To było w latach 50. Po śmierci Stalina, Kołakowski zdecydowanie się zmienił i stał się rewizjonistą. Potem miał trzeci okres, w którym fascynował się mitami i twierdził, że nie ma zasadniczej różnicy między nauką i mitem. Ja myślę, że to jest ciekawa teza, ale mało przekonująca. Wreszcie, w ostatnim, czwartym okresie swojej twórczości zajął się religią. Czy stał się religioznawcą? Nie wiem, ale to była bardzo ciekawa postać na pewno. A jak wygląda, ostatnie pytanie, proszę krótką odpowiedź. Czy pan jest zadowolony teraz z poziomu filozofii na wyższych uczelniach, ale i na tych przedmiotach, znaczy na tych wydziałach, gdzie filozofia jest dodatkiem i na samej filozofii? Znaczy, ja myślę tak, i tu można by wiele poprawić. To znaczy, są takie dyscypliny, przede wszystkim cała humanistyka. Moim zdaniem cała humanistyka opiera się na filozofii. Tam filozofia powinna trwać 2-3 semestry, ale najlepiej 4. Zwykle wiem, że to trwa jeden semestr. Natomiast na innych wydziałach, bardziej teoretycznych,
powinni kierujący tymi wydziałami, sami studenci, jakoś domagać się czy oczekiwać, że wąskie kursy filozoficzne dotyczące filozofii biologii, filozofii chemii, fizyki i tak dalej, to doskonale pomoże im studiować tę dyscyplinę, do której się zaangażowali. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan profesor Jacek Hołówka z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o filozofii i chcę obiecać Państwu, że naprawdę nie ostatni raz w tym roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Za reklama. Marian? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490. Weź to dziadostwo, weź to dziadostwo. Po co się to reklamuje? Po co się to reklamuje? Daj spokój. O, 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 o. Radio kończyło.